nazywam się Weronika Ficek, jak już zostałam przedstawiona. I przedstawię projekt pod tytułem Wpływ osłony przeciwwiatrowej na charakterystykę częstotliwościową i kierunkową mikrofonu pomiarowego. Opiekunem mojej pracy był pan magister inżynier Bartłomiej Kukulski. I myślę, że możemy przejść dalej. Myślę, że powinniśmy zacząć od tego, czym taka osłona jest. Więc taka osłona to element nakładany na membranę mikrofonu w celu wyeliminowania, to znaczy obniżenia prędkości wiatru, a to zatem wyeliminowania szumów, które ten wiatr może nam powodować. O takich osłonach naprawdę informacji jest niewiele. Nie ma żadnych norm, które by mogły mówić o tym, jaki powinna mieć wymiar taka osłona, z jakiego materiału powinna być wykonana itd. Udało nam się dotrzeć do kilku artykułów angielskojęzycznych na temat takich osłon, natomiast nie ma żadnych konkretnych parametrów, które mogłyby takie osłony określić. Spotkałam się z dwoma firmami, które tak naprawdę coś więcej mogę o nich powiedzieć, co wydaje mi się ciekawe, mianowicie Mic Logo Flex. To są takie firmy, które zleceniodawca może powiedzieć, jaki chce kolor takiej osłony, jaki ma być kształt takiej osłony i jakie logo ma być na niej, że tak powiem, zaprojektowane. Natomiast ich osłony są tak jak praktycznie wszystkie dobrej jakości. To znaczy tak te wszystkie osłony się określa. Więc tak naprawdę nic o nich nie wiemy, możemy sobie wymyślić jakiś tam kolor, możemy praktycznie wszystko powiedzieć, a nie będziemy mieli żadnych informacji, jaki to może mieć wpływ na mikrofon pomiarowy, czy w ogóle na jakikolwiek mikrofon. Z informacji, które znalazłam, prawdopodobnie największy wpływ mogą mieć takie osłony w wysokich częstotliwościach i to postaram się określić później w badaniach. Drugą taką firmą, którą znalazłam i warto o niej powiedzieć, jest Norsonic. To jest firma, która porównała dwie takie osłony, zrobiła badania. Można na ich stronie znaleźć wykresy do tych badań i faktycznie widać ten wpływ na wysokie częstotliwości. Oni też mogą polecić swoim klientom osłony, które są dopasowane do ich mikrofonów, to znaczy mają jakby charakterystyka ich jest tak dopasowana, żeby to, co pływa, co osłona nam obniży, mikrofon może nam, że tak powiem, podciągnąć, poprawić, polepszyć i wtedy jakby mniej więcej ten wpływ tej osłony jest wyważony, że tak powiem. I tak jak mówiłam, niewiele tak naprawdę mamy informacji o tych osłonach, wykonane one są z różnych materiałów, żadnych, nie ma też żadnych określonych, tak naprawdę no nic o nich nie wiemy. I to jest właśnie cel moich badań, to znaczy chciałam się tak naprawdę ustalić jakieś parametry tych osłon, dowiedzieć się, jak one mogą wpływać, jak można, z jakiego materiału najlepiej by było wykonać takie osłony, żeby jakby cały efekt był taki, jak najmniej wpływać na pomiary. Pomiar wykonałam w komorze bezachowej. Postawiliśmy mikrofon na stole obrotowym. I ten mikrofon, stół obrotowy był zaprogramowany w ten sposób, żeby obracał się co 5 stopni i rejestrował nam szum docierający z głośnika. Do wycentrowania tego mikrofonu w membranę głośnika użyliśmy lasera i wykorzystaliśmy 3 osłony dostępne w laboratorium akustyki technicznej. Za chwileczkę będzie ich zdjęcie i jedną osłonę, którą wykonałam sama z materiału pochodzącego z tapicerki samochodu. Mam tą osłonę ze sobą. Wykonałam ją mając taki sześcian materiału. Stopniowo ścinałam boki tego materiału, żeby dostać mniej więcej okrągły kształt. Niestety nie udało się, osłona ma 9 cm na 11 cm. Natomiast otwór, który wykonałam, jest mniej więcej w środku tej jakby wysokości i szerokości, więc jakby doszliśmy do tego punktu, który chcieliśmy uzyskać. Pozostałe 3 osłony to są dwie osłony mające średnicę, to znaczy takie w kształcie sfery i jedna, która jest podłużna, za chwileczkę przejdę do tego. Jeśli chodzi o tą moją osłonę, ona jest wykonana z materiału z tapicerki samochodu, więc wydawało mi się, że najprędzej możemy uzyskać jakieś takie zupełnie inne wyniki niż się spodziewaliśmy. I tutaj są właśnie osłony, których użyłam, to znaczy moja osłona, osłona numer 1, 2 i 3 to są osłony dostępne w laboratorium. Osłona numer 1 i numer 2 to są osłony, które miały średnicę, to znaczy były w kształcie sfery. Mikrofon prawdopodobnie znajdował się mniej więcej, membrana mikrofonu mniej więcej w środku takiej osłony. I osłona numer 3, gdzie spodziewałam się, że będzie najmniej wprowadzała zniekształceń, dlatego że jakby jej ścianki były bardzo cienkie i była podłużna. Natomiast w wynikach wyszło troszeczkę inaczej. Tutaj jeszcze przedstawiam mikrofon, którego użyłam do pomiarów. Krótka charakterystyka, to znaczy kilka parametrów. Natomiast nie będę się nad tym dłużej skupiać, przejdziemy dalej. Tutaj jest zdjęcie z komory, które wykonywałam potem. Jak widzimy, jest głośnik, mamy mikrofon. Niestety nie udało nam się pokryć tego stolika materiałem pochłaniającym. Dlatego niestety prawdopodobnie mogło to mieć jakiś wpływ na wyniki, które uzyskałam w moich pomiarach. Chcieliśmy, żeby membrana mikrofonu nie wykonywała ruchu postępowego, to znaczy, żeby obracała się tylko ruchem obrotowym w tym jednym miejscu, żeby dokładnie uzyskać tą charakterystykę kierunkowości. Nie było to proste, żeby to ustawić. Wiadomo, jakby centrum, sam środek tego stołu był tak na tyle nisko, żeby ten mikrofon stojący dużo wyżej, po prostu nie było to proste. Tutaj już jest akurat nałożona osłona moja własna i tak mniej więcej po kolei zmieniałam te osłony. Otwieraliśmy komorę, nakładaliśmy kolejną osłonę, wykonywaliśmy pomiar. W pasmach oczywiście tarciowych robiliśmy pomiar i tak powolutku doszliśmy do wyników. Badałam charakterystyki kierunkowości mikrofonu, to znaczy to jest taka charakterystyka, tutaj mam krótki opis, to jest taka charakterystyka, która przedstawia skuteczność mikrofonu przy danej częstotliwości dla fali, która pada przy danym kącie. Oczywiście przedstawionych w biegunowym układzie współrzędnych. I tak najbardziej taką charakterystyką, którą chcemy uzyskać w pomiarach, to jest taka wszechstronna, żeby mikrofon był wszechstronny, czyli żeby pod każdym kątem padania dla danej częstotliwości ze identyczną skutecznością jakby ten sygnał nam przetwarzał. I taką charakterystykę najczęściej przyjmują mikrofony pomiarowe. Natomiast można też spotkać super kardioidalne mikrofony kardioidalne, które niestety tutaj by nam się nie sprawdziły. I tutaj już przedstawiam moje pomiary. Będę przedstawiała dla 125 Hz, 500 Hz, 4000 Hz, 8000 Hz i 16000 Hz, żeby tak mniej więcej dane pasma przedstawić. No i jak widać dla 125 Hz w zasadzie nic konkretnego się nie dzieje. Wszystkie osłony, które mamy, mniej więcej błądzą wokół tego mikrofonu, który osłony nie miał. Nie można nic konkretnego tutaj niestety wyróżnić, więc dla 125 Hz ten wpływ, jak widać, jest raczej znikomy. Podobnie sprawa wygląda dla 500 Hz, gdzie nadal nie można wyróżnić żadnej osłony, która mogłaby coś tutaj wprowadzać. Natomiast przy 4000 Hz widzimy już, że coś się dzieje. To znaczy, jeśli chodzi o stopnie od 90 do 270, widać, że osłona własna, to jest ten niebieski wykres w samym środku, odbiega troszeczkę o 3 dB od pozostałych. To znaczy, że jednak ta pianka, która jest w tym samochodzie, troszeczkę przy 4000 Hz, to już jest praktycznie wyższe pasma mowy, już może nam zaburzać pomiar o te 3 dB. Natomiast jakby tłumi ona jeszcze w miarę równomiernie, więc nie jest to nic takiego, co mogłoby nas, że tak powiem, denerwować w tym wszystkim. I dla 8000 Hz tutaj już powolutku widzimy większe zmiany. To znaczy osłona własna oczywiście jak najbardziej, widzimy coraz większe tłumienie tej osłony. Od 90 do tych 270 stopni tutaj już dosyć mocno, około 5 dB ta osłona nam tłumi. I widzimy też tą osłonę numer 2 tutaj na dole, między 150 stopni a 180. Widzimy jakąś odchyłkę, coś już zaczyna się dziać, te osłony zaczynają się różnić między sobą. Natomiast tak naprawdę nie widzimy cały czas tego wpływu tej małej osłony, jakby nie widać rozmiaru osłony. One są po prostu, mają różne rozmiary, a cały czas jednak ta charakterystyka wygląda bardzo podobnie. Natomiast dla 16000 Hz wynik jest najciekawszy moim zdaniem. Tutaj już widać tak naprawdę praktycznie każdą osłonę. Osłona własna, na której się skupiam, jest zupełnie pofalowana, co niestety jest najgorszą wiadomością z całych pomiarów. To znaczy nie tłumi ona równomiernie dla każdej wartości stopni i to niestety jest smutna wiadomość, bo powyżej 180 stopni widzimy już takie zafalowania tego wykresu i no niestety nie jest to pożądane i naprawdę dużo by to mogło nam zaszkodzić. Natomiast widać już każdą osłonę osobno, widać, że niestety te wykresy i tak są zafalowane, natomiast mikrofon bez osłony, to jest ten czarny wykres, który widzimy na samym dole, również jest delikatnie zafalowany w tym przedziale. I skupiłam się jeszcze na badaniu charakterystyki częstotliwościowej. Jest to taka charakterystyka, która określa nam skuteczność mikrofonu do przetwarzania w całym jego zakresie, czyli tam powiedzmy od 20 do 20000 Hz. Idealna taka charakterystyka to oczywiście linia prosta, natomiast nie jesteśmy w stanie tego uzyskać ze względu na to, że mikrofon jest stworzony z rzeczywistych elementów i one nie pozwalają nam liniowo odzwierciedlić jakby tego przetwarzania. Natomiast wymaga się od nich jak najbardziej wyrównanego wykresu tej charakterystyki, ale można też spotkać mikrofony na przykład w telefonach przeznaczone do przetwarzania ludzkiego głosu, które są już jakby, mają wzmocnienie dla sygnału w pasmach, gdzie zawiera się mowa ludzka, które są akurat już takie jakby kształtowane pod akurat sygnał, który mają przetwarzać. I tutaj mam właśnie zestawienie. Przypominam i mówię o tym, że jest to różnica charakterystyk, czyli nie są to charakterystyki mikrofonu z osłonami i bez. Jest to ich różnica, czyli każdą osłonę odejmowałam od wykresu, który uzyskiwałam bez osłony. I tak, oczywiście moja osłona wychodzi znowu na pierwszy plan, uzyskujemy bardzo duże tłumienie, tutaj powyżej 8000 Hz tłumienie jest naprawdę bardzo duże. I to widać, im wyższa częstotliwość, tym bardziej ten wykres nam spada w dół, niestety te tłumienie jest dosyć duże. Najbardziej liniową osłoną, to znaczy taką krzywą, która najbardziej jest płaska i zbliża się do liniowej, jest osłona numer 3 i numer 1, czyli ten niebieski i żółty wykres, który uzyskaliśmy. On w miarę jeszcze jakby nie wpływa nam aż tak na pomiar, natomiast widać te nieliniowości, jakieś podbicia, obniżenia, jednak mimo wszystko te stłumienie w tych wysokich pasmach częstotliwości. Natomiast moja osłona tutaj ewidentnie nie nadaje się do korzystania. Widać, że tak naprawdę jakiś parametr ta gąbka musi mieć. Spotkałam się z taką informacją, że nawet mierzony jest taki parametr, który mówi o ilości porów na cal takiej gąbki. Natomiast wydaje mi się, że coś może w tym być, dlatego że jakby wielkość tej gąbki nie ma znaczenia, bo między osłoną 1 a 3 jest duża różnica. Natomiast wydaje mi się, że w takim razie materiał powinien idealnie odwzorowywać to, jak taka osłona powinna wyglądać. No i tutaj króciutko zestawiam informacje, o których mówiłam, to znaczy dla każdej osłony daną wartość. Wnioski, o których również powiedziałam, zostawiam mniej więcej o tym, że faktycznie, tak jak mówiłam, dla tych 16000, dla tych wysokich pasm częstotliwości są delikatne zaburzenia. I perspektywy i dalsze plany, to znaczy tak, zamierzamy sprawdzić, jak taka przeciwwiatrowa osłona sprawdza się w warunkach wiatru tak naprawdę, więc zamierzamy wygenerować w jakiś sposób wiatr, żeby sprawdzić, jak to działa. Zamierzamy też sprawdzić to w przestrzeni otwartej. Zamierzamy sprawdzić inne mikrofony pomiarowe, inne rodzaje mikrofonów, też mikrofony studyjne, czy dynamiczne, czy inne rodzaje. I inne gąbki, które oczywiście też możemy uzyskać z... Myślałam o akurat gąbce do mycia, takiej naturalnej, czy właśnie gąbce, która jest na przykład w materacach. I bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do dyskusji.